Omówimy i opiszemy ruch każdego z ciał. Ciało A wyrzucone pionowo w górę z prędkością V0 wznosi się na wysokość H w czasie T. Stosujemy dla niego zasadę zachowania energii mechanicznej. Energia potencjalna grawitacji na końcu jest taka jak kinetyczna na początku. Stąd znajdujemy wysokość, na którą wzniosło się ciało, około 5 metrów. Czas wznoszenia się na wysokość H jest równy czasowi spadku z tejże wysokości. Stosujemy wzór na swobodny spadek. Wyznaczamy czas swobodnego spadku. Jest to jednocześnie czas wznoszenia się na wysokość H, około 1 sekundy. No i teraz ciało zaczyna spadać. Przez te 1 sekund przebywa drogę H dzielone przez 2. Pojawia się na poziomie, na którym spotka się z ciałem B. Piszemy wzór na drogę w swobodnym spadku z wysokości H dzielone przez 2, znajdując czas swobodnego spadku T1. 0,71 sekundy. A teraz ciało B. Też z prędkością V0 wyrzucone je w górę, z opóźnieniem w stosunku do ciała A, przebywa ono odległość H dzielone przez 2 w czasie T2. T2, ten czas, zauważ, jest równy czasowi T minus T1. To ciało wzniesie się też na wysokość H, dlatego czas wznoszenia się jego na wysokość H dzielone przez 2 jest równy cały czas T, czyli wznoszenie się na wysokość H minus czas T1, to jest równe T2. A opóźnienie w momencie wyrzucenia ciała B wynosi całkowity czas, jaki jest potrzebny ciału A do przybycia na poziom H dzielone przez 2 minus czas potrzebny ciału B na przybycie do poziomu H dzielone przez 2. Czyli C plus T1 minus T2. Około 1,42 sekundy.